Cześć, witam Was w pierwszym dniu takich już głębszych nurkowań. Jesteśmy tutaj w sumie od 2 tygodni i dzisiaj robimy takie nurkowanie głębsze, czyli na 160 metrów. Jutro prawdopodobnie będziemy mieli day off, czyli taką przerwę, reorganizację, sprawdzenie tego, jak nam wszystko wyszło. I pojutrze będziemy robić próbę osiągnięcia głębokości 180 metrów. Cały czas to, co jest dla nas najważniejsze, to osiągnięcie bardzo niskiej konsumpcji gazu podczas bardzo głębokiego nurkowania. Zespół gotowy, Artur będzie miał zabezpieczenie kilku nurków rebriderowych. Ja miałem wczoraj dość taką poważną awarię rebridera na głębokości ponad 120 metrów. Po prostu zalało mi totalnie display, straciłem wszystkie sensory, wynurzałem się w trybie manualnym rebridera. Więc dla mnie już troszeczkę po zawodach, mam trochę więcej czasu na to, żeby coś pokręcić, porobić zdjęcia. Brakuje w sumie tutaj nam takiej osoby, która by to wszystko tak spinała pod kątem dokumentalnym. Humory bardzo dopisują, wszyscy są radośni, dużo uśmiechu, takiej pozytywnej energii. Jesteśmy przekonani, że wszystko pójdzie bardzo dobrze. Ciekawi jesteśmy po prostu przede wszystkim tego gazu, jak nas dzisiaj Artur zaskoczy. To będzie jego drugi raz nurkowanie na 160 metrów. Pierwsze odbyło się w grudniu zeszłego roku, więc teraz przesuwamy tą granicę troszeczkę. W ekspresowym tempie, dosłownie w ciągu 2-3 dni otrzymaliśmy pozwolenie DAN na nurkowanie na 180 metrów, co jest ogólnie... Czujemy, że jest to po prostu wyróżnienie, więc mam nadzieję, że będzie wszystko bardzo pozytywnie. Do kamery zagląda Jaruś, jest tutaj z nami też Sławek Młynkowiak, jest Marcin Magdziarek, jest Wojtek Tesław. Jest opcja chwiejania na kalibrację czujnika. Mam sobie 20 do zera, przepłukać tam kalibrację, stabilizować wytlenem i mówi, bo to... Mówię, że coś tam... On po prostu jak widzi 0,6, on równo mówi, że... Chcę panu powiedzieć, że jest zajebiście. Ja temu panu też chciałem powiedzieć. Tak. Dzieci będą oglądać. I ogólnie to się bardzo cieszymy. Tak, bardzo się cieszymy. No i będzie naprawdę fajnie. Artur, jak nastawienie? Dzisiaj 160 metrów. Doskonale. Powtórka z rozrywki. Jeszcze mam zrobić. Ale. Zaraz pojechałem i wcięło się chwilę, a za chwilę się znowu pojawił. Come back. And to come back, this is not a problem because you already coming inside the blue hole. Yes. And this is no problem. The most important that when you go down to 60 meter and then or maybe 65 and then you stop. Paweł, jak tam? Dzisiaj nastawienie? Bardzo dobrze, piękny dzień. Co będziecie się robił pod wodą? 110 metrów. Obieg otwarty czy zamknięty? Na obiegu otwartym. Kurde, nie psuje się. No tak jak ryby, nie? Miły jesteś, dzięki. Jak tam, Artur? Kiedy na rebrider się wysiadasz? Ja mam rebridera na obiegu otwartym. Dobrze, dobrze. Tam w tych butlach są takie małe, wiesz... Turbinki jakieś, tak? Które tworzą... No tak. Duplikują gaz. Wszystko możliwe. Zak, our deep Egyptian support. You're more than welcome. Artur, czujnym okiem obserwujesz? Chyba masz zaufanie tutaj do kolegów. Mam, tylko nie wiem, na co im tyle tych butli. Czasami jesteś bezczelny. First, I have to make. No. Step by step. Like that, yeah. Genie, yeah. Yes. You see my influence? Yes, I see. Different person. Not Artur. Step by step.
Nice. You see? Perfect. Ale że ty nie jesteś perfekt? No. Oczywiście, że nie. Ty nie jesteś. Ja jestem. Aż ty puderku, ty. Good morning, Jasia, brat. On which wall it will be this photo? Nie, tylko mnie interesowało, czy to była Amerykana. Maćku, a czy jest jakiś specjalny kurs na układanie rebriderów na samochodzie? Tak, 3 lata szkolenia, słuchaj, wreszcie to ogarnia. Znaczy, na którym modzie się to ogarnia? Nie bądź złośliwy. Nie, 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 do X-a nie śmieję się z X-a. Marcin, co powiesz o AP? To jest naprawdę dobry rebrider. Kurde, ale mój się wczoraj zalał. No. Ale nie rebrider, tylko komputer. No a nie, no w sumie to nawet display, nawet nie komputer. No właśnie, no właśnie. No, przyzwoita maszyna. Robi robotę? Robi robotę. Być może obsługa zawiodła. Dziękuję. Pokazałbym ci, co się w Sejmie pokazuje, ale jestem kulturalny. Ale wierzę, że AP stanie na wysokości zadania i przywróci twojego minionka do życia. No, mam nadzieję. Ciekawe jeszcze, ile będzie mi ta przyjemność kosztować. No. Co obstawiamy? Dowiesz się na pewno przed przystąpieniem do prac naprawczych. No tak, zawsze jest e-mail potwierdzający ważność karty. Tak, dokładnie. Dobrze. Minionek jest, będzie radość. Będzie, co tam ma nie być. Nie no, Sławek, idziemy dzisiaj głęboko, a ty o czym się martwisz? O bankomat, no. Żeby móc później postawić kolację. Żeby za bardzo ważna sprawa, bankomat dla Sławka. Zmienia postać rzeczy, tak? Zmienia postać rzeczy. Wszystko wam nakręcę. I co, tutaj nie żyją pasją, tak? Kasują kasę za nurkowania. No tak, przez to mamy potrzebę zatrzymania się w bankomacie. Znowu kolejni mają robotę. Halo!